Nazywam się Eugenia Kalinowska. Rozpoczęłam pracę z nakazu pracy po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Białymstoku w uchwytach. Staż zdobywałam na rewolwerówce, z którego mam zdjęcie, bo było w gazecie. Tak na rewolwerówce, to jest tokarka półautomatyczna, tak można w skrócie powiedzieć, to 3 miesiące. A później kolejne działy, rozdzielnia, narzędziownia, jako biurze, pisarz warsztatowy. Później w dziale technicznym, postępie w dziale technicznym i stamtąd przeniesiono tam do drewni. Na planistę, a później dyspozytor materiałowy. I w 80 roku, 1980 roku zwolniłam się z pracy. Byłam i zadowolona i z swego zawodu jako technik mechanik też jestem zadowolona, bo male jakieś tam naprawy, a syrenkę pierwszą to samo naprawiałam. Natomiast już następne samochody, którym też jeszcze teraz jeżdżę, to znaczy kilka sztuk było, ostatnio Fiat 600, bo były Fiat 125 i Samarę, i także i Żukiem jeździła, Sinicą i Łazem, bo jak była sprzedaż z wojska, pierwszy rzut sprzedaży, to Łaz kupiliśmy, bo trzeba było, i też jeździłam.